Witam. Znowu jesteśmy na siłowni. Będziemy dzisiaj napierdalać ludzi. Zapytacie, jakich ludzi? Wszystkich, kurwa. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Punch Clubu, moi kochani. Przypominam, że jeżeli chcielibyście obejrzeć więcej odcinków, jeżeli wam się seria podoba, nie zapominajcie o dawaniu lajków, o dawaniu tych łapek w górę. W ogóle znalazłem tutaj taką zakładkę Story Tree, gdzie można sobie obejrzeć, gdzie jesteśmy. I to bardzo fajnie widać rzeczy, które mamy do zrobienia. I teraz tak, z Caseyem trzeba troszeczkę pogadać. Casey, nie wiem, jak się dokładnie powinno to imię czytać i odmieniać. Ale tutaj jest coś dalej, jeżeli z nim trochę pogadamy i być może trochę dla niego popracujemy, więc trzeba będzie to zrobić. Kolejna rzecz to tutaj z Royem możemy sobie pójść na workout i za to mamy na pewno wypełnienie zadania. Jeżeli chodzi o Mika i Silvera, to piąte miejsce w lidze musimy mieć i zaraz to zrobimy, bo już jesteśmy dosłownie o krok od tego. Jeżeli chodzi o Ultimate Fight Sim, to take the first bloody fight done i naszym celem jest bycie ready do challenge'u. Reach the yellow zone. I think it should take you a while. Za chwileczkę będziemy w yellow zone, jeżeli dobrze nam jeszcze wyjdzie. Poznaliśmy też Adrian i mamy zdobyć jej zainteresowanie. Takie są nasze cele na ten moment. Więc fajnie, to w ogóle wszystko widać. Tu widzimy kolejne rzeczy do odblokowania, które się pojawią pewnie. Już the beginning przeszliśmy praktycznie. Teraz za chwilę wchodzimy w fragment, który się nazywa cała naprzód. Później jest wybór, the choice, Distant Lands i The Answer. Także jeszcze trochę przed nami. Można powiedzieć, że gdzieś 1/4 gry dopiero przeszliśmy. Więc fajnie, zapowiada się jak najbardziej obiecująco. Moi kochani, pojedziemy teraz na pewno tak. The grocery store, there are no bad guys to beat up today. Haha. Kupimy sobie dwa mięsa, żeby mieć po prostu do jedzenia. Pojedziemy sobie do Roya. Ktoś mi sprzedał takiego tipa, nie wiem czy słusznie, żeby poderwać Adrian, to kwiaty dla niej są tutaj niedaleko Roya gdzieś. Że to można znaleźć tutaj. Coś, żeby zdobyć jej serce. Damn, don't know what to say, I'd better ask Roy. I zaraz się zapytamy. Chill with Roy, go to the bar, ask about sister. Yeah, Roy, your sister is, how do I put it, rather attractive. It runs in the family and hey, she's smart too. Let me tell you a secret, I think she liked you. I don't know, Roy, it doesn't look like that. I'm saying so, you know what, she likes flowers. Think about that. Okay, Roy, thanks for the advice. No props, fella. I think hanging out with a great guy like you would do her good. Dobra. Kwiaty... Gdzieś czytałem, ktoś mi podrzucił to, że one są niedaleko Roya. Tu są niby jakieś, ale chyba nie mam jak ich zebrać, bo nie mam żadnej opcji, by to kliknąć. Trzeba będzie coś ogarnąć dla niej, żeby jakieś kwiatki jej dać. Roy told me you like flowers. He's not wrong. What kind of flowers do you like? So you are a fighter, huh? Sheesh. I'm interested in flowers, I'm collecting for a herbarium. Yeah, I get it. I don't get it. Hey, głupka mama. Well, I'd like to help you. Really, that's great. I don't know the city well, so it would be great if you looked for flowers in places you are visiting. Of course, I will search the city. No, trzeba stąd zebrać, to nie jest zbyt trudne. Hey, it seems that I found one flower. Yes, that's it. I just need 5 more of these. Looking for flowers. Great job for a fighter, huh? Dobra, potrzebujemy jeszcze 5 i przynieść, żeby zdobyć jej serce, jak rozumiem. Dobrze, trzeba będzie się troszkę porozglądać po miejscach, w których będziemy bywać. A, Roy nie chce pójść na workout, dopóki mu nie naprawimy silnika. You won't get our train on? Yeah, fella, training with a partner is away. Come sit with me, grab a beer. On chce, żeby pochillować z nim chwilę, tak? Dobra, już. Trzeba mu chyba naprawić ten silnik, on tak prosił. Dobra, zobaczmy ile to czasu zajmie, czy to jest w ogóle wykonalne. Następne walki mamy za kolejno 3 i 2 dni, także na spokojnie zdążymy pójść na siłownię i sobie to nadrobić. Ja ciekaw jestem, ile czasu zajmie nam tutaj naprawa tego silnika. Czy to jakoś wpłynie na relację z Royem, jak to zadziała? Ile czasu trzeba to robić, żeby to miało sens? Czy w ogóle? Czy ja sobie tak tłukę po prostu i tylko głodny się robię. Dobra, pójdźmy póki co do domu, może jeszcze tam wrócimy. Znaczy na pewno tam wrócimy. O, jest tu kolejny kwiatek. Czyli one się pojawiają, tak? Dobrze. Great, but I need 5 more. Spoko, porozglądamy się po prostu po miejscach, w których będziemy i na spokojnie sobie to wszystko poogarniamy, co tam trzeba. Dobrze, tutaj sobie odeśpimy troszeczkę, żeby mieć więcej energii. Następnie udamy się do kawiarni tutaj, żeby popracować dla Casey'ego. I zobaczymy, deliver pizza. Zacznijmy to robić, kończy się dzień 51. Tracimy delikatnie statystyki, oczywiście siła poniżej 8 nam nie spada.
co daje nam bardzo dużą i bardzo fajną przewagę nad przeciwnikami. Będziemy musieli tylko oczywiście agility i staminę dopracować przed walką, ale walka jest jutro, także na spokojnie sobie jutro tam pójdziemy. Nie zabiera to dużo energii, ale zabiera to sporo czasu, to rozłożenie pizzy, tak szczerze. I nie dostajemy żadnych statystyk na plus. Dobra, tyle starczy. Say hi. Hi, Apple from the store told me that you have a vacancy. Ah, it's you. I'm Casey. Apple told me about your heroic action. Someone to deliver my pizza. Dobra, to o tym już rozmawialiśmy z tobą. What's new, Casey? Not now, kid. Okej, nic ciekawego. Nie chcę nam powiedzieć. Order pizza. A, tu możemy sobie u niego jeść pizzę. Okej. A big and tasty slice of pizza. Tylko, że no to... shrimp pizza. Z tymi. Dobra. Tylko nie chcę. Ask about special pizza. Casey, what is your pizza? Why is your pizza so popular? I put special Indian spices in it. For my regular customers, I make pizza with extra spices. Wanna try some? Yep, it should be tasty. Here it is, take one. Spicy pizza. It's so tasty and spicy. I hope I will try it someday. By the way, I have a special order which needs to be delivered. No problem, Casey. I'll take care of this delivery. Pizza delivery. Leave it here. Hey, what about the money? We have a special agreement with Casey. Just put the pizza down and leave. I know nothing about your agreement. I need money. You hear a scary noise. Okay, then try to take it. Co jest? Beat Bill. Kurwa, żółwie... Znaczy nie jest żółw ninja, to jest alligator ninja. It seems that you just met Bill. He is, well, he is a crocodile. I think you should be more careful with spices. 4-4-5, my mamy 8-3-4. Powinniśmy go rozjebać, tak szczerze. Chociaż ma trochę, no ma dużo lepsze statystyki. Ale myślę, że powinniśmy dać sobie radę. Tu mamy tego triple puncha, tak? Strike modifier. Ale nie mam tego. Beef hammer. Aha, to musimy pododawać, jeżeli chcemy, żeby to działało. Dobra, to zwykłego puncha to... No nie, spróbujemy walczyć tak jak walczymy, bo to jest spoko. Zobaczymy, jak z tym krokodylem nam pójdzie. Czy w pierdol dostaniemy? No tłucze nas. Ale my też umiemy przyjebać. No mamy 8 siły, nie? My tak już będziemy trafiać, to będziemy nakurwiać. Bo Jezus, jak go nie trafiam, to ja dostaję, tak? Backlash, counterattack. If active any dodged attack will reflect 25 of attacker's damage at himself. To może być bardzo niedobre. Ale póki co, on ma przede wszystkim mniej energii, mniej życia. Ej, rozjebiemy go. Powinniśmy dać radę z nim. Naprawdę, to mamy bardzo dobrze złożoną postać, tego co widzę. Bo teraz bardzo dobrze nam idzie, jeżeli chodzi o walki. No teraz nam troszkę mniejsze statystyki mamy niż powinniśmy mieć, ale naprawdę obrażenia, które zdajemy są kurwa przekozackie. Pięknie, win. I to jeszcze bardzo dużo zdrowia nam zostało. Pło, plus 8 skill pointów, ślicznie. That was a good fight. Beat Bill, it was hard but you kicked the green ass. Come back later, my brother Mark would like to fight with you too and stretch his legs. Beat Mark, Mark is second brother. Spoko. That was weird. Okej, ale dostaliśmy, nie wiem, pogadajmy z nim. Ask about special pizza. We have so many orders. Let's talk later. What's new, Casey? Someday I will leave everything behind and move to Cyprus. Order pizza, deliver pizza. Dobra. Czyli to tyle. Mam 21 punktów, więc możemy sobie coś wziąć. Ja bym wziął jeszcze jednego active skilla. Dokładnie tak. It's way of the bear. Za chwilę idziemy sobie w kolejnego. Strength focus. Idziemy teraz tu, żeby dostać się do boxera albo do iron. Skull, za chwileczkę podejmiemy i Strength Focus, żeby mieć jeszcze jedną umiejętność. To jest dosyć istotne, bo coraz więcej pasywnych dostajemy i musimy je zacząć wrzucać do nas. Dobra, a moment, czy tu w barze był kwiatek gdzieś? Nie, nie widzę tutaj takowego. Dobra, jutro będziemy mieć walkę, także dobrze byłoby się przygotować na 8-4-5 klasycznie, a może nawet troszkę wyżej. Weźmiemy sobie oczywiście dwa mięsa. Mu, kurwa, mu! Pojedziemy do domu na chwileczkę. Walki są mega istotne i nie zamierzam ich odpuszczać w żaden sposób. Podjedziemy jeszcze przedtem, zanim zacznie się ten dzień. Spróbujemy to zrobić jeszcze dzisiaj. Dokładnie. Na razie się wyśpimy. Ło, co to za lu? Ło, halo. Ikonki się podwiększały, so much. Dobra, zjemy mięsko, zjemy nawet dwa. Trudno, może część, no część głodu się zmarnuje zdecydowanie. Podjedziemy najpierw do baru, nie tracąc czasu. Po pierwsze tu może być kwiatek, dokładnie jest. A po drugie być może będą dostępne walki uliczne. I need three more, spoko. Spoko, test myself. Okej, okay. Kolejna walka przed nami, 3-2-2. I mamy kolejny skill dostępny, także już wpierdalamy triple puncha. Jak najbardziej. No i teraz możemy się napierdalać z ziomeczkami.
jak jeszcze po prostu do tego, że mamy trzy ciosy bokserskie, dojdzie nam ta możliwość triple puncha, te komozy się robią jeszcze większe i zadajemy jeszcze więcej obrażeń po prostu. A za chwilę musimy sobie pieprzyć coś, że po prostu bijąc gościom zabieramy więcej energii. Jakiegoś exhaustera czy coś, 4 skill pointy, 30 tych, ślicznie. It's hard to find any more opponents for you, you are the best among us. Street Fighter, you did it, you won 5 times, I always believed in you. And by the way, I think you are a good guy. Pleasure to hear you. I am going to ask you for some help. I have a twin brother who lives in a trailer park. And he has some problem with his neighbors. So it would be great if you could help him. Mikey. You need to meet Mikey in a camp. I assume that this camp is a good place for those who like... There is, dobra. Możemy pojechać do biker campa. Pojedźmy tam. To nie tracimy na tym czasu, tylko trochę pieniędzy. Okej. Ten gość nas najebał na samym początku. Porozmawiamy z Mikey. Hi, your brother Tyler sent me to help you. That's great, my name is Mickey. Mickey, nie jestem pewien. So, what's the problem other than living in this hall? It's my neighbor Bobo. He listens to ridiculously loud music all day. I can't hear myself think. Of course, I could just beat the stood out of him, but you know, I'm afraid of killing him by accident. Could you talk to him? You look like the kind of guy who can persuade that big lug, if you know what I mean. You need to make Bobo be more respectful to his neighbor. Loud music can seriously be disturbing. I will talk to Bobo. That's great, then I will have a gift for you. Dobrze, porozmawiamy z Big Bobo, ale najpierw poćwiczymy, bo podejrzewam, że będziemy musieli się z nim pobić. Więc zanim to zrobimy, pojedźmy sobie na silownię. Jedziemy tutaj. Wchodzimy na gym oczywiście. Następna walka jest za 2 dni, tu w ogóle walczymy teraz już z matches upcoming, z Dragon Rayem. On jest 2-5-4, więc sobie bez tragedii. Ale zobaczymy, jak to pójdzie, tak? Nie ma co jakoś tam ten. Spróbujemy wejść na... spróbujemy wejść na pewno na 8-4-5, a może na 8-5-5 nawet nam się uda. Zobaczymy. Trochę strat oczywiście, dzisiaj jest Ultimate Fight, także dobrze jest być do niego nieźle przygotowanym. A może siłę na 9? Nie, chyba Agility na poziom 5 też spróbuję doprowadzić przed tą walką. Zobaczymy, czy nam się to uda. Idziemy na gruszkę, tutaj kolejna walka, za chwileczkę przeczytam. I oczywiście są to losowi przeciwnicy, nie wiemy, z kim będziemy walczyć. Ale oczywiście przygotujmy się do tego jak najlepiej, żeby dać sobie radę. Dobra, tutaj punkciery, no nie idą nam aż tak szybko, jak chciałbym zapewne, ale spróbujemy. Spróbujemy na poziom 5, mamy cały dzień na to. Jeżeli nie, no to po prostu pozwiększamy sobie znacząco statystyki. Chociaż no wszystko wskazuje na to, że uda nam się na tę 5 to zrobić. Gorzej z tym, że kończy nam się tutaj wytrwałość na to. Więc teraz pytanie, co my możemy zrobić jeszcze na niebieskie te. Ojku, no tutaj dostajemy trochę niebieskiego. Tak, nie jakoś mega dużo, ale tu dostajemy. Dobra, zejdźmy z gruszki, pójdźmy tu na chwilę. Tu dostajemy wszystkich statystyk pod roku, ale też niebieskie idzie, to jest ważne. Dobra, wróćmy jeszcze tutaj na tę chwilę i powinno udać nam się to wbić na poziom 5, zanim dzień się skończy. Dokładnie, jesteśmy 8-5-5. W tej sytuacji możemy iść na Ultimate Fight. 3-6-8 ziomeczek, także kurewsko wytrzymały gość. Natomiast my statystykami też jesteśmy nieźli. Co on ma za perki? Angel Train. Every blocked attack gives you additional damage in your next attack phase. Shining Knight. You receive less damage, the more stamina you have. No bardzo wytrzymały na obrażenia. Więcej healtha ode mnie ma. Ma bardzo dużo agility, ma mało siły. Sporą celność i sporą regenerację energii. To może być trudna walka. Jestem ciekaw. Sprawdźmy to. To może być bardzo trudne, żeby wejść na to żółte pole. Martwię się, że teraz mogę przejebać i dostać rany. Zobaczymy, jakiego energia. Nie dostaje za dużo obrażeń, ziomeczek. Nie przyjrzałem się jego skillsom. No dobra, ale no tak w miarę równo idzie póki co. Energią troszkę lepiej mu idzie. Z tego co widzę. Nawet jeżeli wyjdzie, uda nam się wprowadzić parę dobrych ciosów, to możemy zbić... Ojej, teraz ma więcej energii od nas, sporo. No trudno, trzeba jechać jak lecimy. Tak uważam. Chociaż nie, to może doprowadzić do bardzo szybkiej straty energii. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ale dobra, spróbujmy go nakurwiać, tak. Pomimo tego, no mamy, jesteśmy bardzo low na energii. I to nie jest zbyt dobre. Jeszcze parę hitów dosłownie, no ale martwię się, że pomimo, że on nie bije dużo obrażeń, to nas teraz może ładnie poobijać i poprzewracać parę razy. A to nigdy nie jest dobre, prawda? Bo przewracanie nas zadaje nam duże obrażenia. Dobra. Zejdźmy trochę, żeby odnowić sobie energii troszkę w tej fazie walki. I wrzućmy tak, wrzućmy dwa uniki. Wrzućmy ten Beef Hammer i w Active All Strikes deal by you have, żeby zdjąć mu staminy trochę. Zbalansowana taktyka i jednego puncha damy dosłownie, żeby sobie spróbować odnowić troszkę energii. No i tak tłuczesz i tak tracisz tę energię, ziomuś. Czyż
trzeba było zostać już przy tamtej taktyce. Tak naprawdę, bo i tak tę energię no, w dupę masz, tak? A teraz tak naprawdę, no nic to nie pomogło w kontekście posiadanej energii, a nawet jeszcze bardziej spierdoliło naszą sytuację, bo gość nie otrzymał obrażeń, które mógł otrzymać tak naprawdę. Więc wrzucamy mocne ciosy i liczymy, że wleci jakieś kombo, którym go zajedziemy. To jest nasza jedyna szansa. Go! I nie powinniśmy zmieniać tej taktyki w ogóle. Kurwa, 2 punkty obrażeń! Czemu ja zmieniłem tę taktykę na trzecią walkę? Dobrze, jaki uraz? Injury, you've been injured, you need time to recover. Broken arm. It itches like crazy, so working out on arms is less productive. Ale chujowo, no dobra. Ale dostaliśmy skill points, to jest istotne. Jedziemy tak, jedziemy tu. I lecimy od razu pracę. $50 i lecimy się wyleczyć. Nie możemy mieć, mamy dzisiaj kolejną walkę. Musimy być w stanie pracować. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Nie możemy sobie pozwolić na uraz. Jedziemy do Chinatownu i leczymy się za $70. I am injured, can you help me? Sure, I know some old spells, but I need to buy wódka. $70, dobra, zajebiście, przestało nas boleć. Lecimy teraz tak, lecimy... Ojej, ojej. Pojedźmy tak, the grocery store. Greetings to you, my hero. Powinniśmy coś odpalić za darmo, jak taki miły jesteś. Za 9 kupmy to, okej. I już nie mamy na siłownię dzisiaj. To niedobrze bardzo. Tak czy siak, dobrze, zjedzmy tę pizzę. Prześpimy się trochę. Spróbujemy zarobić $60 i pójść. Tych statystyk nie ma dużo do nadrobienia, żebyśmy byli 8-5-5. Więc spróbujmy to zrobić przed walką ligową. Myślę, że to jest dosyć istotne. Dobra. W ten sposób wyspaliśmy się troszeczkę. Podjedźmy tutaj. Zróbmy jeden kurs na $30. Martwię się, że nie starczy mi czasu na trening zaraz. Bardzo mało czasu mi zostanie, no. Bardzo, bardzo mało czasu. A spróbujmy wbić tę piątkę na staminie chociaż, co? Chociaż ja wiem, czy jest sens, tak szczerze. A cóż to jest za walka dzisiaj? Upcoming matches, Dragon Ray. 2-5-4, ziomek. No, mógłbym się upewnić, że go rozkurwię. Dobra, spróbujmy. Tak szczerze. Co mi szkodzi? Staminę chociaż na piątkę, nie? Wejdziemy sobie na bieżnię na chwilę. Chociaż uważam, że to może być całkiem wykonalne, tak szczerze. Dobra. I na chwileczkę tu. A tu nie jestem pewien, czy mi się uda. Dobra, i złaź jak najszybciej. Złaź, 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 kurwa! I co? A, brakło. Brakło te troszeczkę. Dobra, walka. O, gość jest i tak do rozjebania bez problemu, uważam. Serdecznie zobaczymy, jak energią będzie się trzymał. Ale raczej wpierdol dostaje serce. O Jezus, combo 57. Nie ma o czym mówić. Serdeczny wpierdol. W tej lidze już nie mamy o czym mówić w kontekście naszych przeciwników. Energiowo gość dosyć podobnie. Delikatnie lepiej, to prawda, się trzyma. Ale my tutaj obrażeniami po prostu, no jesteśmy nie do zajechania aktualnie. 60 happiness, $20, 6 kill points. Ślicznie. Fifth place, you've just taken fifth place in the league. Keep going. The champion, become the league champion. To jest nasz kolejny cel. Możemy odblokować kolejnego skilla. Tu mamy long timer. Że pozytywne efekty na nas działają dłużej, a wszystkie negatywne na nas pozytywne działają dłużej, a negatywne i negatywne na przeciwnikach też działają dłużej, okej. Exhauster jest fajny. If active all your strikes deal more damage to your opponent's energy. To jest bardzo fajne, tylko że to schodzimy na chwilę i nie idziemy tak szybko do strength focus. Some motivation też jest fajny do zwiększania siły, ale chyba na razie Exhaustera weźmiemy mimo wszystko. Będzie to spoko opcja. Oczywiście zapisujemy się od razu na kolejną walkę z Gordonem. Gordon ma trochę skilli, ale myślę, że sobie z nim poradzimy. Dobra, teraz tak. Jedziemy do grocery store. Nie widzę tu kwiatka żadnego. Trzeba się porozglądać za kwiatkami. Właśnie, zapomniałem o tym troszeczkę. Wezmę sobie jedno mięsko. Wróćmy do domu na chwileczkę. Pójdziemy do lodówki. Zjemy to mięsko. Pójdziemy się przespać na chwilę. Dzień 54. Dobra, straciliśmy trochę statystyk, ale walki wygrane za nami, także spoko. Będziemy musieli z tym dużym ziomeczkiem za chwileczkę sobie porozmawiać. Pójdziemy to zrobić, dobra, tu mięsko już mumu zjedliśmy. Nie, nie chciałem, żebyś tu wchodził, gościu. Dobrze, pojedź tam. I pracujemy, $50 przed nami. Tu sobie dostaniemy jakieś minimalne plusy do tego skilla naszego. Okej, okay, myślę, że setkę powinienem sobie zarobić, byłoby fajnie. No, myślę, że drugą pracę jeszcze uda mi się zrobić, chociaż no kurwa to zmęczenie spada i głód.
Koniec dnia. Ultimate Fight jest dzisiaj. Nie wiem, czy nie chcę go ominąć, tak szczerze. Nie wiem, z kim będę walczył, ale tak mi się wydaje, że chciałbym to ominąć chyba. No, jeszcze... Dobrze, udało się. Jeszcze jedno zapracowanie. Jedziemy do Grocery Store. Nie, dzisiaj się muszę wyspać chyba. Znaczy, mógłbym pojechać, tak szczerze, ale jak będę znowu ranny i znowu będę się musiał leczyć, to będzie przejebane, więc zastanawiam się naprawdę poważnie, czy z jednej walki po prostu sobie nie zrezygnować. Tak, zrezygnuję sobie z jednego Ultimate Fightu, może stracę troszeczkę punktów i troszeczkę zwolnię, ale mimo wszystko wolałbym pójść na siłownię i zająć się tym Big Bobo i przygotować się dobrze do ligowej walki. No boję się tego Ultimate Fightu. Chociaż... A kurwa, spróbujmy, co mi szkodzi. Spróbujmy fight. 368, Louis. No jest całkiem mocny. Teraz tak, wycofam zwykłego puncha i dam sobie ten modyfikator, że więcej zabieram mu energii. I zobaczymy, jak to pójdzie. Ciekaw jestem. Dobra. Jak ja go by tak... O kurwa, ale mu energię. Ło! Ło kurwa, combo 129. 146 combo. Co on wyje... Co ja wyjebałem tej? I on jest bez energii też. Od samego tego, że go biłem. Jeżeli zaraz będę miał energię, żeby go pacnąć jeszcze ze dwa razy, to po nim, nie? 15. 14. Zabity. O kurwa, co ja zrobiłem. $40, 70, 2 skill pointy. Pięknie. Ready to challenge. Yellow zone. Dawn. Oh my, I think it's getting really tough now. New goal. Bloody championship. You need more skulls for the skull zone. Pass the red zone. Wow, this goal is scaring me. Okay, now you're pretty successful here, so I want you to know something. Go ahead. You see, this Ling and all its fighters are the property of Dawn, and he picks the best fighters. How strange, what does he want with them? You can ask him that yourself, Dawn wishes to see you as soon as possible. The Dawn. Z Dawn Burkiem będziemy rozmawiać. You need to pay your respects to the Dawn, maybe someday you can become a member of the family. Dobra, i to gdzie musimy z nim pogadać? I would be just like you if I hadn't burned my face. Gdzieś na mieście będzie? Okej, okay, jest tutaj Cafe Street, żeby spotkać się z Dawnem. Okej, okay, jedźmy. Jak najbardziej. Nie ma tu kwiatka, ale jest Dawn Burek. I am fighter in the Ultimate League. You wish to see me. The Dawn. You've met the Dawn. I can't even imagine how powerful he is. Finally we meet, my boy. There are a lot of rumors about you nowadays. And I really do have something for you. A big reward. A reward? Really? So what is this about? You see, there will be a big fight soon with a mighty champion from abroad. The winner will be greatly rewarded. Of course, you will need a professional fighter card to attend. Or you could work for me for a while. I need men like you. In this case, I could reward you even greater. I am fighter. That's what I do. I'm no gangster, so I guess that settles it. Maybe I should work for you. It could be and... Aha, mam wybrać. I am fighter. I'm no gangster. I'm a fighter. Of course, the only thing is you should have a professional card to attend. But I don't have that card yet. Too bad, son. Go ahead then, and be sure to return with that card. Professional multicard. Win the challenge playoff to get this card, and then you can call yourself a professional fighter. Dobra, spoko, żaden problem. Teraz tak, chodźmy na siłownię. Chodźmy tu. Zwiększmy nasze statystyki na 855. Zwiększmy nasze statystyki na 8-5-5 i pójdźmy rozprawić się jeszcze z tym dużym gościem w tym odcinku. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. O nie, zaraz będą spadki siły, kurwa, będę musiał trochę dłużej tu zostać. Kiedy następna walka? Jutro, na Score League'u. No dobra, to przy okazji sobie załatwimy kwestię tego, że będę miał dobre statystyki od razu do kolejnej walki. Nie będziemy mieć to z głowy. End of day 56. Dobra, to już mamy na piątce. Idziemy w takim razie tutaj. Dawaj, dawaj, leć tu. Z kim walka nas teraz czeka? Czy to będzie coś trudnego bardzo? Gordon. Raczej nie, raczej bez tragedii. Więc tutaj sobie szybko boostujemy skilla na piątkę. Dosyć powoli to idzie, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że zaraz przyspieszy. Póki co jest spoko. Robimy sobie to 8-5-5. Walczymy ligowo, idziemy walczyć z tym grubym ziomeczkiem. I kończymy odcinek wtedy. I to będzie całkiem, tak mi się wydaje, spoko. Dobra, jeszcze dosłownie chwilunia. Elegancko, 8-5-5. I teraz tak, idziemy ligowo walczyć, fight. 3-5-5 jest gość, spoko. Wydaje mi się, że na luzie powinniśmy go rozdupczyć sobie. No to, co my żeśmy zrobili za combo przed chwilą, to było w ogóle wow, ja nie mam słów.
Trochę mnie obija. Myślę, że też powinniśmy mu przyjebać. Kombo 52, ślicznie. Dobrze, gość się z energii zaraz wypruje. Jeszcze jest jeden cios w niego. O, teraz ja straciłem energię, bo sobie nie trafiałem. No, może być trudno. Raczej damy radę. Parę dobrych ciosów, kurwa. O Jezus, dobrze, wyjeb mu. Obydwoje mamy mało energii. Kurwa, on pierwszy pacnął. Bij mu, jeden cios, mordo. 17, dobrze. Jeszcze jeden cios. Byle jaki. Byle byś trafił. To nawet dam teraz. I to. Nie potrzebujemy egzosta. Potrzebujemy trafić byle czym, żeby piątkę dostał w ryj. Pięknie. Win. Bardzo ładnie. $20, 60 zadowolenia, 9 skill pointów, minus 40, ślicznie. Idziemy teraz na city map do Royce House'a. Royce House. Nie, nie tu. Tylko do Biker Camp. O, dokładnie w ten sposób. I porozmawiamy sobie z Big Bobo. Hi, are you Bobo? Yeah, that's me. Who asking? Big Bobo, you've met Bobo. Mikey says you've got a thing for playing loud music at all hours. That's his problem, not mine. And if you don't scram, you will have a problem as well. I see what we have here. A great big sack of stupid. O kurwa, no 857. Nie wiem jak to będzie, ziom. No, ma dużą regenerację energii. Dobrze, spróbujemy. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. To sobie wycofamy i damy egzosta. No 857 może nie być proste. Statystyki ma lepsze. Zobaczymy jak skillowo to pójdzie. Na pewno bije no kolosalne obrażenia przy swojej sile. 54 combo, ślicznie, ma mniej energii. Baseballem mi przypierdolił. Nie ma dużo, nie ma wielu ruchów do wykorzystania. Ale jak pierdolnie tym baseballem, to jest ciężko. Dobra, przewrócił się on pierwszy. Mamy więcej energii. Unik, ślicznie. Jeszcze jeden cios, kurwa mać. Będzie trudno. No dwa ciosy i ja leżę. Ale jeden cios i on leży, win, pięknie. Big Bobo rozjebany. 5 skill pointów, 50 minus 32 zdrowia za to. You will have to turn down that music, is that clear? Yes, of course, but I won't hear anything. I need a hearing aid, I lost mine a month ago. I know I shouldn't ask, but if you could find a new hearing aid for me, I'd be pretty grateful. Sure, I will help you. Sound of music, you need to find Bobo's hearing aid. You can ask someone who has a similar problem, maybe they have an extra healing aid. Okej, okay. Moi kochani, ja póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Punch Clubu. Trzymajcie się, cześć!